większość doniesień prasowych, większość, cały film właściwie jako jeden z podstawowych elementów stawia problemy niejasności finansowych Radia Maryja. Panie profesorze, czy rzeczywiście chodzi tutaj tylko o pieniądze? Jak pana zdaniem ta rzecz wygląda? To nie chodzi o pieniądze, panie redaktorze. A o co chodzi, to ja powiem później. Ja reprezentuję tu filozofię, filozofia wypowiada się na końcu. Bogusław Wolniewicz, bardzo proszę, pan zrezygnował w pierwszej części programu z głosu, oddając głos. Teraz jest ten moment, prosimy bardzo. Zanim powiem to, co mam do powiedzenia, muszę się państwu przedstawić. Ja jestem człowiek niewierzący. Moja wiara to to, że niebo jest puste, a za grobem nie ma nic. Więc żeby to, co powiem, nie było brane jako mówione z jakiejś pozycji konfesyjnych. Jeżeli chodzi o film, to go nie widziałem, bo telewizji nie oglądam, ale czytałem artykuły, dwa wielkie, Rzeczypospolitej, które podobno są łagodniejsze niż film. Nie wiem, jaki film był. Pani Magdalena Bayer, przewodnicząca Rady Etyki Mediów, powiedziała przed chwilą, że ten film, który jest gorszy niż, jak słyszę, niż te artykuły, może jest trochę nierzetelny, ale ona ma wątpliwości, no bo nie zna sprawy. Nie wiem, jaki jest film. Natomiast te dwa artykuły pana Jerzego Morawskiego to jest łajdacki paszkwil. A to, że pani Magdalena Bayer nie potrafi odróżnić łajdackiego paszkwilu od może trochę nierzetelności dziennikarskiej, mówi nam coś o tym, czym jest Rada Etyki Mediów i czym są media. Proszę pana. Muszę stanowczo zaprotestować. Może to jest delikatność kobiety. Proszę pana. Nie, ja zaraz się sama będę. Proszę pana, ja mogę przestać mówić. Pan nikomu nie przerywa. Bardzo pan przerywa. Bardzo prosimy. Otóż jest to paszkwil łajdacki. Ja go przeczytałem dokładnie. Tam nie ma ani jednego konkretnego zarzutu. Ani jednego. Tam są wyłącznie pomówienia i insynuacje. Gdyby to była i w związku z tym, nie interesuje mnie ten dziennikarz, który się do tak nikczemnej roli dał użyć. Natomiast tu powstaje dla mnie pytanie, kim są jego mocodawcy i do czego oni zmierzali przez to i zmierzają dalej. Otóż, od strony Rzeczypospolitej jego mocodawcą pierwszym jest pan Maciej Łukasiewicz, redaktor naczelny Rzeczypospolitej. I co czytam? Przedwczoraj czy przedwczoraj w takim dosyć histerycznym wystąpieniu powiada tak na końcu. On podtrzymuje w pełni to, co napisał ten dziennikarz i pisze tak. Przepraszam, bez okularów nie mogę czytać. Chcemy wiedzieć, jaka jest prawda o budzących najwyższe wątpliwości powiązaniach ojca Rydzyka z Moskwą. No przecież to jest, nie przez jakiegoś szeregowego dziennikarza, przez naczelnego redaktora bardzo poważnego dziennika, pomówienie publiczne duchownego katolickiego o to, że jest agentem rosyjskim. Można? Nie, ja nie skończyłem, pan już parę razy mówił. Otóż to jest od strony Rzeczypospolitej, a od strony telewizji, kto za tym stoi? Pan Robert Kwiatkowski. Co to wszystko razem znaczy? Otóż moim zdaniem znaczy to jedno. Komuna zaczyna pokazywać kły. Tylko ta komuna, myśmy tej kły jej wybili 13 lat temu. Aleśmy gada nie dobili. I te kły odrastały.
I one odrosły i ta komuna te kły zaczyna pokazywać nie tylko na Radiu Maryja, w Ożarowie. Ja myślałem, że będziemy mieli czas mówić o Ożarowie. Przecież tam się dzieją rzeczy niesłychane. Otóż, ale komuna, te kły są, ale one jeszcze są mleczne. Ona jest za słaba. Sama. A bo co jest istotą komuny? Dławić wszelki głos niezależny. I panie redaktorze, pan mnie pytał na początku o te finanse, ja dlatego o tym w ogóle nie chciałem gadać. To nie chodzi o żadne finanse. To chodzi o zdławienie niezależnego dziennikarstwa w Polsce. Niezależnego, znaczy nie mówię w ogóle niezależnego, bo mi zaraz powiedzą, ach jak to niezależne, oni zależą od kościoła. Nie chodzi o to od kościoła, niezależnego od komuny. Otóż, i proszę pana, kto stoi teraz nad panem Kwiatkowskim? Przecież nikt mi nie powie, że taki Kwiatkowski odważyłby się taki prowokatorski materiał, godzący w uczucia 5 milionów Polaków i olbrzymiej Polonii Polskiej, która tego radia słucha, żeby taki Kwiatkowski odważył się to sam zrobić. To kazał mu zrobić jego mocodawca Leszek Miller. A kto, proszę pana, a czy Maciej Łukasiewicz? Przecież Maciej Łukasiewicz to jest najęty dziennikarz. Kto są właściciele Rzeczypospolitej? Rząd polski, czyli pan Leszek Miller i jakaś spółka norweska, bliżej nieprecyzowana. Otóż, proszę pana, oni są jednak za słabi jeszcze. Te kły odrastają, ale one jeszcze nie urosły. Bośmy je wybili dosyć dokładnie. I oni wobec tego muszą szukać sojuszników. I tym ich sojusznikiem jest polskie libertyństwo. Ci od Gazety Wyborczej i całe to towarzystwo. I to ten sojusz, który mamy. Komuny z polskim libertyństwem i światowym libertyństwem w ogóle, on w tej chwili zbiera się do uderzenia w te dążenia, które są w Polsce, które by określił jako patriotyczne i chrześcijańskie. Panie redaktorze, ja sam nie słuchałem Radia Maryja. Ja ulegałem tej opinii, która tak krąży i jakoś samo przez się, i tutaj nawet w tych głosach tak ją słyszałem, przepraszam, nie panów oczywiście. Otóż, że to jest jakaś rozgłośnia fanatyków, dewotek i żydożerców. Ja sam temu ulegałem przez wiele lat. Aż w końcu pomyślałem sobie, no, że jednak profesorowi filozofii nie wypada polegać na takim gadaniu cudzym, trzeba samemu posłuchać. I ja przez ostatnie gdzieś tak 1,5-2 miesiące sobie tego radia posłuchałem. W sumie ja wiem, tego posłuchałem, może moja próbka jest niemiarodajna, kilkanaście godzin. To jest bardzo dobrze i bardzo przyzwoicie robione radio. Mówią, ach, oni sączą jakiś jad w dusze ludzkie. Żadnego jadu. Tam dochodzą w głosach słuchaczy naturalnie dochodzą najróżniejsze opinie, niektóre bardzo drastyczne, owszem, ale to dobrze, że one dochodzą do głosu, że ci ludzie mogą to wyrazić. Ojcowie, którzy to prowadzą, zawsze działają moderująco. Nigdy nie usłyszałem, ja byłem ciekaw tego, no bo tego żydożerstwa chciałem usłyszeć, jako, no bo się trochę o tym pisałem, o tym żydożerstwie. Otóż to jest wszystko moderowane i tonowane. Po drugie, proszę państwa, ja słyszę tam do nich w nocy telefonuje Polonia z całego świata, Chicago dzwoni, Floryda dzwoni, Londyn dzwoni, Paryż dzwoni. To jest łącznik z naszą Polonią. I teraz, co mówi pan Łukasz, że, tam podejrzenie, że agent KGB. No przecież to jest próba znalezienia łączności z tą biedną naszą Polonią na wschodzie. I to jest wielka zasługa ojca Rydzyka, że to uzyskał. A to, że on był w Moskwie i musiał to załatwić, no to dobrze, jeżeli nasz ambasador załatwi jakąś sprawę pozytywnie w Moskwie, to znaczy, że on ma jakieś w najwyższym stopniu niepokojące powiązania z Moskwą. Panie profesorze, można? Ja tylko dwa słowa. Przepraszam państwa, że się zdenerwowałem, ale
Ja chociaż, jak mówię, nie wierzę, że jest cokolwiek za grobem, ale tu przed grobem łajdactwo mnie denerwuje. Dziękujemy bardzo, dziękujemy panu profesorowi.